Witam serdecznie, moim gościem Mariusz Stromek, Setbet, Kostka Brukowa. Dzień dobry. Jak po świętach? Początek był słaby, ale puściło trochę święta i Sylwester. Ale grunt, że jesteśmy razem, nic się złego nie stało przez święta. Jestem dzisiaj pod wrażeniem, po raz kolejny waszej dyspozycji prowadzić. Przegrywacie po pierwszej połowie 1-0, przegrywacie 2-0, by znowu ściągnąć bramkarza. Bramkarz, czyli Łukasz Wołowski, nominalny wtedy bramkarz, asystuje do kolegi bodajże Łagosza. Wychodzicie na 2-1, potem 2-2, 3-2, 4-2. Kapitalna taktyka na koniec. Jak to się wam udaje? No spróbowaliśmy tam w pierwszym meczu, kiedyś wyszło. No i teraz już nie ma na co czekać, jak przegrywamy. To samo było z BDM. Końcówka też do nas, 3 bramki strzelone. No i dzisiaj też 2-1 na 4-2. Wycofanie bramkarza, spokojna gra. No i się układa się i łapie tak dalej. No. Co prawda to tylko 2 razy się udało, ale aż 2 razy, ponieważ w większości drużyn, które takie manewry próbowali, czasem się sporadycznie udawało, ale kończyło się to głównie tym, że pusta bramka, ktoś przechwycił i traciła się gola. No nie, no w tej przewadze dużo bramek strzelamy. 3 bramki z BDM i 3 bramki, no 2 bramki, bo później wszedł bramkarz nominalny na bramkę, ale weszła ta 4. I tylko się cieszyć z wygranej znowu, w ten sposób. My się dzisiaj śmiejemy, że na Orliku będziecie grać tylko takim systemem, że ściągniecie bramkarza, gracie z jednego w polu więcej. To znaczy, jak jest zachowana jakaś w miarę taktyka, każdy odpowiada za swojego przeciwnika, nie dopuszczam do strzałów, to wtedy może każdy stać na bramce. Nie ma strzału, nie ma kto bronić. A że w ataku nam wtedy się układa, jest jeden więcej. Jołek trochę dobrze gra nogami, czym było widać, strzelił bramkę dzisiaj też bardzo z daleka, z wolnego. No i to się ułożyło, wszystko się układa za zębia gdzieś tam. Gdzieś nam to zaczęło wychodzić w tej przewadze w 5. Po raz kolejny też powtórzę dziś to, co powiedziałem przed świętami. Mieliście większą przewagę, bym powiedział, pierwsza połowa, wasza dominacja, więcej tylko kontrolowaliście akcji, ale znowu skuteczności brakowało. No nie no, skuteczność troszeczkę w tym sezonie strasznie szwankuje. No były mecze, sam wiesz, z gadżetem, gdzie oni strzelili 2 bramki, a myśmy tylko 2 bramki strzelili, oni aż. Gdzie mieliśmy tak, myślę, spokojnie około 6-7 grubych sytuacji. No gdzieś to nie wchodzi, ale no czym dalej w lasę, że tak powiem, no to gdzieś te przewagi mamy i wchodzą i mówię, to gdzieś Sylwią zostało blokowane. Później Derecy też nam łatwo powiary poszli z BDM. Końcówka wyszła, dzisiaj wyszła końcówka. No 3 mecze do końca rundy zasadniczej i jest szansa, że będziemy w pierwszej piątce. Z matematyki nigdy dobry nie byłem, to przyznam oficjalnie, ale tak patrząc tą tabelę na szybkiego, nie wpisując wyniki, prawdopodobnie potwierdzam to oczywiście dzisiaj w nocy. Macie z pierwszego miejsca, bo patrząc bezpośrednio pewnie pokonaliście z Goldteamem, więc z 6 punktami wchodzicie, ale potwierdzam to wieczorem, do tej finałowej 8. No prawdopodobnie tak, zwłaszcza tym pierwszym meczem, gdzie wysoko wygraliśmy 9-0. Dużo bramek mamy strzelonych. Wszyscy będziemy na koniec mieli po 6 punktów prawdopodobnie. No i mała tabelka będzie decydowała. Gdzie chyba jesteśmy jednak pierwsi. No, nawet bym powiedział, że mała tabelka nie będzie tutaj musiała być wykorzystana. Ale tak jak mówię, potwierdzimy to dzisiaj w nocy. Czyli forma na ten otwarcie 2020 roku zwyżkowała. Ciągle zwyżkuje. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.